Wiara jest substancją. Nauczanie domowe. 28 stycznia. List do Hebrajczyków, rozdział 11, wersety od 1 do 2 i od 8 do 19. Bracia, wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy. Dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo. Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do ziemi obiecanej jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego i to już niemal obumarłego powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci bowiem, co tak myślą, wykazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto. Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. I to jedynego syna składał na ofiarę on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, że Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Pierwsze zdanie tego 11 rozdziału, wiara jest poręką, może być przetłumaczone też w ten sposób, że wiara jest substancją. Chodzi o to, że jest czymś, że wiara nie jest ulotna, że wiara nie jest nieokreślona. Tu bardzo mocno podkreślone jest nowe spojrzenie na wiarę. Na wiarę jako coś, co wierzący posiada. On to ma. Oczywiście może utracić, ale ma. Jest to coś konkretnego, jest to coś dostrzegalnego, jest to coś, na czym można się oprzeć. Bo tak właśnie w tej optyce autor listu do Hebrajczyków przemawia. Więc podajmy przykłady. Czytamy w Ewangelii, że Słowo Boże jest ziarnem. Zatem wiara w tym przykładzie byłaby roślinką. Byłaby tym pędem, który wystrzela w górę, który się rozwija. Można go dostrzec. Na początku niepozorny, ale potem jest coraz bardziej widoczny, wzrastający. I też to jest ta rzeczywistość, o którą się trzeba troszczyć. Czyli jest czymś. Sam Jezus powie nam, że wiara może być porównana też do ziarenka gorczycy, gdy chodzi o wielkość. Zatem przybliżone porównania, przybliżone odniesienia pokazują, że wiara jest czymś, jest substancją jakąś. Autor listu pokazuje, że dzięki temu, że ja tę wiarę w sobie widzę, że ja tę wiarę dostrzegam, o nią się troszczę, widzę jej rozwój, ta wiara może stać się poręczeniem. Tak jakby ktoś za mnie zaręczał. Nie tylko swoim słowem, ale na przykład swoim majątkiem. I to poręczenie polega na tym, że mam tę świadomość, to potwierdzenie. W niebie tej duchowej rzeczywistości jest więcej. Tu jest tylko cząstka, jest to takie poręczenie. No właśnie ta wiara, która potem jako poręczenie w Królestwie Niebieskim już nie będzie potrzebna, bo będzie cała ta rzeczywistość duchowa. I teraz złóżmy to, że wiara jest substancją, z tym, że wiara jest poręczeniem. Abraham dzięki właśnie tej substancji, tej roślince, która w nim rosła,
usłyszał wezwanie, przyjął je i powędrował do ziemi obiecanej. I teraz jest największe zaskoczenie. Dlaczego to zrobił? Ponieważ on oczekiwał miasta zbudowanego na solidnych fundamentach. Zobaczmy, jakie to niesamowite. Wykiełkowało nasionko sosny, a on spodziewał się już miasta wybudowanego na solidnych fundamentach. Widząc taką małą, maluteńką roślinkę, która w nim rosła, w nim dojrzewała, w nim się rozwijała, on widzi miasto. To jest potencjał wiary. I w tych samych proporcjach możemy powiedzieć, on był sam, tylko z Sarą. A liczył na potomstwo, które będzie tak wielkie jak gwiazdy na niebie. To jest potencjał wiary. Wiara w Tobie jest czymś. Wiara w Tobie jest tą roślinką, a równocześnie jest poręką potęgi Boga. Dlatego warto o nią walczyć. Dlatego warto o nią dbać. Dlatego warto o nią prosić. Dlatego warto ją rozwijać. Zadanie dla Ciebie na dziś. Pomódl się gorliwie o rozwój swojej wiary. By była choćby jak to ziarenko gorczycy. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.